Noty równie znakomite. Ciut mniejsza rekompensata za wiatr przesądziła o tym, że Niemiec jest teraz na drugim miejscu, ale to jest też świetny wynik. A teraz kolejny z Niemców, Konstantin Schmidt. Ach, przeskoczył skocznie. Fantastyczny skok Schmidta. Inna sprawa, że podobnie jak skaczący troszkę wcześniej Timi Zajc miał bardzo, bardzo słabe podmuchy w plecy. 107 metrów. Tylko pół metra zabrakło do wyrównania rekordu obiektu należącego od lat 17. Bez mała do Adama Małysza. No, rewelacyjny skok Konstantina Schmidta. Popatrzmy sobie jeszcze raz, jak to wyglądało. Ta odległość fenomenalna rzeczywiście. Styl, jeśli chodzi o lądowanie szczególnie, no to zabrakło tutaj telemarku, potem uciekała prawa narta, no ale Stefan Korngacher w niebo wzięty, bo rzeczywiście odległość fenomenalna. Mocna rozbieżność, jeśli chodzi o ceny sędziowskie, ale łączna nota powyżej 140 punktów. Świetnie.